No nie mogę. To jest takie ekscytujące. Powiem szczerze, no radość mnie przepełniała, bo gdzie nie spojrzę, w którą twarz, to już wiem, skąd są ci ludzie. Są wszyscy z filmu, który zobaczą za chwilę na ekranie. To jest taki film, który jakbym mógł, to robiłbym całe życie, ale kiedyś czas kończyć. Skończymy go za rok, o tej samej porze, jak otworzymy ten przegląd po raz kolejny. I na tym przeglądzie powiem Państwu wtedy, że jest zrobione. A to, co będzie zrobione w tej chwili, na tym etapie, nazywa się El Wojo. To jest taka meksykańska bajka o mieście, które nazywa się Łochów. I które, jak mniemam, dobrze znacie. Ale nie wydaje mi się, byście go znali tak dobrze, jak zobaczycie za chwilę. Bo coraz to, kiedy pokazywałem wersje robocze, to miałem wrażenie, że słyszę ciągle ten sam tekst. Ja nie wiedziałem, że on takie rzeczy robi. Mniej więcej tak wyglądało. Nikt by nie przypuszczał, że pan Kazimierz Posiewka potrafi tak opowiadać lirycznie piękne historie o swojej pasji. A zaraz potem jego młodszy kolega z Łochowa, Maciek, opowiedział o tym swoim bitem rymem, czyli rapem. Kochani Państwo, drodzy Łochowianie, uwielbiam to miasto i dlatego opowiedzieć o Was to jest najwyższa przyjemność. Zanim zobaczycie film, który nastąpi później, to film bardzo ważny, nazywa się Ziarno Świadomości. Tak jak niektórych, tutaj już słyszałem, odmienił film pod tytułem Genesis 2.0, kiedyśmy zobaczyli, co mogą z nami zrobić ludzie, którzy grzebią nam w DNA. Może się okazać na przykład, że będziemy mieli swoje klony, żeby robiły za nas w ogródku. Albo w warsztacie przy motocyklach, panie Kazimierzu. I dwufalce? Nie ma sprawy. To tylko kwestia czasu i pieniędzy. W takim razie, zanim zobaczycie ziarno świadomości o tym, że możemy przetrwać, o tym będę mówił więcej, kiedy zobaczymy ten film, to słuchajcie, to jest taki moment, kiedy chciałbym poprosić uczestników naszego filmu, bohaterów. Pana Kazimierza tutaj proszę bardzo. Kaziu, pozwól. Jesteś bohaterem. Znają cię ludzie już na całym świecie. W internecie. Maciek Chomontowski. To jest, proszę Państwa, może ujmę nieco muzyce rapowej, ale powiem, że to jest odpowiednik muzyki ludowej naszych czasów. Chciano nam wcisnąć do głowy disco polo, ale nie daliśmy się. Rap zwyciężył i zwyciężał będzie dalej, bo jest szlachetny w opowiadaniu i nie zamyka nam czakramów i innych centrów. Pan Antoni Dybka, bardzo proszę. To nie małopolskie. To już jest sławne na cały świat. Rasa, która nie wyginie dzięki panu Antoniemu. Proszę Państwa, i jedziemy dalej. Nie ma z nami Inki Liz, a bardzo żałuję, dlatego że no, ona zabierała głos tutaj bardzo istotny i pokazała, kim jesteśmy, Łochowianie. Słuchajcie, no, przekaż Łukasz na chwilę chociaż ten telefon. Dlatego, że słuchajcie, w większości nakręciliśmy ten film telefonem, bo jak wiadomo, źródłem naszym, zapraszam cię Łukasz, zapraszam. No bez tego faceta filmu by nie było. To od razu ludzie. Na ludzi z Łochowa zawsze można liczyć. Kiedy ja już jestem zaaferowany wszystkim, tutaj przyjaciele podpowiedzą, Zuzia, gdzie jesteś? Zuzia, zapraszam cię również. Dziewczyna z Łochowa. Byłyby tu dwie, gdyby jedna nie latała tyle po świecie. No ale lata, kiedyś przyleci też i do Łochowa. W każdym razie we filmie mówi, jestem dziewczyną z Łochowa. Ale teraz muszę latać po świecie. Za chwilę zobaczycie to na żywo. Tu się to szczęśliwi rodzice, autorzy tego przedsięwzięcia, którym córka jest bardzo wdzięczna za to, że na zajęciach z rytmiki, instrumentu oraz innych artystycznych działań była w Łochowie, tu się wykształciła, stąd pochodzi, nie z Los Angeles. Słuchajcie, a tu jest nasz mały łochowski Hollywood. To my zrobiliśmy ten film. Jestem ogromnie wdzięczny tym ludziom tutaj za to, że kiedy przyjechałem do nich, zobaczyłem ten błysk wokół i wiedziałem, dzieje się kino, kino dokumentalne. Łochów w Komie po prostu płonie radością i to są ludzie, którym ogromnie dużo zawdzięczam. Chciałbym, byście ich uhonorowali brawami za to, że wystąpiły.
El Woho, bohaterowie filmu El Woho. Zapraszam was teraz do obejrzenia tego filmu, byście go dobrze zapamiętali na tym etapie, bo to nie koniec tej opowieści. Dziękuję, kochani. Dziękuję bardzo. Ten rap zawsze mi pomoże, a jeśli coś się stanie, no to nie daj Boże. Damy radę, oby nie było tylko gorzej. Moje słowo swobodnie jak z dętki powietrze, tak z dziurawego serca. Ciągle uciekam, choć przed czym uciekać nie ma. O co chodzi? O, 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 o co biega? Zabłąkany jak myśli, nieczyste zagrywki, szybki zryw, pisk, opon, siwy dym za mną, ja w silną dal. Uciekłem dawno, a tam to samo co wcześniej. Wołam, by co innego spotkało mnie, a to za mało, by mieć inność. Rzeczywistość, rzeczywistość z dnia na dzień, coraz mniejsza wierszem, usewnętrzem stan niepewności, który mam. Coś jak przed policją ran. Lubię właśnie Łochów, tak jak już wspominałem przed chwilą, bo ja jestem bardziej typem spokojnego odbiorcy, że tak powiem, nie lubię jakiegoś takiego mocnego zgiełku. A Łochów jest takim właśnie miastem, że dużo tu jeszcze można zrobić, dużo można tu przydziałać, tylko właśnie trzeba zaktywizować tych ludzi i mieć wiarę w to, że to się robi i pchać to dalej. Od gdzieś tak 2010 słucham sobie Ostrego i Grubsona, to są tacy moi, takich moich dwóch mentorów. Mój brat zaczął nawijać i tak naprawdę on mnie zaszczepił tą pasję do tej muzyki. Nie chciałabym mieszkać tutaj całego życia. Nie jest miastem dla młodych ludzi. Uważam, że miastem dla młodych ludzi są większe miasta, gdzie możliwości mimo wszystko jest więcej. Tak jak na przykład Warszawa, w której teraz mieszkam, jest bardziej otwarta na niektóre sprawy. Nie każdy musi stąd wyjechać. Mam wiele znajomych, co całe życie zamierzają tutaj zostać, blisko rodziny. Pasjonują mnie podróże i chciałabym zamieszkać kiedyś za granicą. Dlaczego kocham podróżowanie? Ponieważ daje mi na dobrą sprawę szansę rozwoju. Ogromnie uszczęśliwa mnie też poznawanie nowych ludzi, zdobywanie nowych znajomych, którzy niekoniecznie są z Polski. Zwiedzanie też innych miejsc, różnych rzeczy, których nie jestem w stanie zobaczyć w miejscu, w którym się urodziłam i wychowałam. Muszę polecieć gdzieś dalej, żeby zobaczyć rzeczy, których wcześniej nie widziałam na oczy. Jeśli nie wiesz, jak zacząć podróżować, bo nie masz na przykład pieniędzy, to są organizacje, które są w stanie ci to zapewnić, jak Erasmus. W tym roku byłam dwa razy z Erasmusem. Pierwszy raz byłam w wakacje w Rumunii. Poleciałam całkowicie za darmo. Poznałam nowych ludzi, nowe kultury. Z reguły nie podróżuję samotnie, całkowicie samotnie. Zawsze jadę do kogoś, kto na mnie gdzieś czeka. Robię to po prostu, co lubię, a zobaczymy, co będzie dalej. W Łochowie wychowałam się. I tak naprawdę w sumie dzięki moim rodzicom już od małego zaznałam trochę teatru. Chodziłam na zajęcia z instrumentów, na zajęcia artystyczne, taneczne. Cześć, jestem Inka, jestem dziewczyną z Łochowa, ale teraz nie mieszkam w Łochowie, tylko zwiedzam świat. Zaczęło się od motocykla syna, to był taki motorower Simpson, bardzo, bardzo zniszczony. Chcieliśmy ocalić od zapomnienia, wszak to był pierwszy motorek. No, chciałem też synowi zaszczepić pasję do motocykli, ponieważ sam w młodości jeździłem różnymi motocyklami. I w pewnym momencie wpadliśmy na pomysł, żeby robić następne motocykle. Mamy najwięcej polskich motocykli, wszak te były nam najbliższe naszemu sercu, naszym zainteresowaniom. No i powstała ta kolekcja, którą dzisiaj można, powiem, nieskromnie pochwalić się. No i mnóstwo ludzi przychodzi,
tym jeździłem, to wujek miał, a tym mnie dziadek woził, nie? Opowiadają o wszystkim. Najstarsza to jest SHL-ka, która jest z 50 roku, jest to model kielecki, SHL-ka M04. Nie ma już tego zbyt dużo na rynku. Jak się gdzieś pokaże, to kolekcjonerzy wyłapują 50 rok produkcji. To szybko się da policzyć, 73 lata. No. Daj Boże zdrowia każdemu 73-latkowi, żeby tak wyglądał i tak się błyszczał. Jestem na emeryturze. Mówią, że człowiek ma dużo czasu, bo nie ma pracy. Ja miałem więcej czasu, jak pracowałem, bo zamykałem biuro, przychodziłem do domu i miałem czas. Teraz nie zamykam biura. Teraz mam biuro otwarte cały czas. Ktoś mądry powiedział, że jak człowiek robi to, co lubi, to się nigdy nie męczy. I ja hołduję tej zasadzie, od po prostu. Żeby ona umiała mówić. Wyłącz głos, to ci opowiem. Włochowie bywałem już wiele lat wcześniej niż tutaj się sprowadziłem. Akurat przyjeżdżaliśmy, część z załogi teatralnej naszej była z Włochowa, prawie 5 osób. Ale tak naprawdę pojawiliśmy się, ja się bezpośrednio pojawiłem w 2008, kiedy zagraliśmy pierwszy raz premierę teatralną naszego spektaklu najnowszego i dostałem propozycję kierowania domem kultury w Włochowie. Miasto mnie urzekło i w ogóle zakochałem się. Ja jako etnograf tak naprawdę dużo czasu poświęcaliśmy badaniom terenowym, szukając najróżniejszych pieśni, melodii, muzyki i okazało się, że tutaj grają coś niebywałego, chłopi na wielkich drewnianych trąbach i to nas tam zainspirowało. Tak naprawdę wtedy z takim moim przyjacielem, już świętej pamięci, Wojtkiem Słówką, postanowiliśmy wybudować największe bębny świata i wybudowaliśmy je w Włochowie. Dwanaście bębnów od 2 metrów do 3,20. Coś niebywałego, to było 12 wielkich membran. I dołączyliśmy do tego te wielkie ligawki, czyli trąbity po 2-3 metry i też na tym zaczęliśmy grać. Źródła tak naprawdę były wokół nas. Po tym liftu, który mam akurat za sobą, cały czas go eksplorujemy. Od kiedy jestem, jesteśmy cały czas na tym liftu. W każde 4 pory roku jest cudowny. Zapraszam. Pentagon to jest koń młody, 4-letni. Dopiero w tym roku ma licencję. Dopuszczony do krycia rasy koń rasy małopolskiej. Jest uznany programowym ogierem. Koni małopolskich w Polsce jest bardzo mało. Trzeba powiedzieć, że to jest rasa, tak można powiedzieć, zanikająca już. Chociaż to jest stara rasa, bo to jest ze średniowiecza aż nawet się wywodzi. Się, można powiedzieć, urodziłem, wychowałem, rozwijam swoje pasje, jeśli chodzi o konie, tu pracuję i Łochów się rozwija, można w tej chwili powiedzieć, prężnie. Trzeba powiedzieć, że powstaje dużo nowych dróg u nas w gminie, dużo firm powstaje nowych w Łochowie, powstały wodociągi, kanalizacja, to jest bez porównania, to jest inny Łochów, nie? To jest inny Łochów. Trzeba powiedzieć tak, że najważniejsze w życiu to jest zdrowie. Zdrowie i tak zwany łód szczęścia, nie? To jest najistotniejszą rzeczą, a przede wszystkim ważna jest rodzina i kontakt z rodziną. Nie wiem, czy to miało sens hulać tak kolejny raz. Carpe diem z dnia na dzień, a potem sza, cicho sza, cicho sza. Jestem Zuzia. Mieszkam w Łochowie, mam 17 lat, chodzę do szkoły logistycznej. Jestem w harcerstwie, w Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
Nie, ogólnie Łuchów jest dla mnie jednak czymś ważnym, bo się tu uczę. Jestem w różnych tutaj organizacjach. Stoi pociąg na stacji, na drugim peronie, za minutę odjedzie. Już go nie dogonię, w tym pociągu jedziesz ty. Machasz do mnie ręką, czuję, że zostałem sam ze swoją piosenką. To jest cały mój świat. Ja wyjeżdżam, ale właśnie tylko po to, żeby tu zjechać z powrotem. Za robotą gonią, żeby mieć flotę. A w Łochowie co można robić? Tak naprawdę dużo rzeczy można robić, tylko kwestia jest tego, żeby chcieć to robić. Bo to wszystko od nas zależy, co będziemy chcieli robić. Ważne jest właśnie, żeby się uaktywnić i ruszyć swoje cztery litery. Damy radę, ziomie. O, El Łocho, jest tu spoko. Tylko właśnie trzeba ruszyć głową, iść do przodu i śmiało. Wyginam ciało jak król Julian. Nawet jeśli zbiegnę wam, to znajdzie mnie kostucha. Otuchę zakończyć to i nigdy więcej już nie muszę zbiec. Nie odwracaj się, bo cię dogoni system, który daje po piździe. Życia maraton, różne tempo, ja amator, torem wolę gdzie spokojnie. I tak nie ucieknę przed ostatecznym sądem. Kocham Łochów, tu się urodziłem, tu się wychowałem i tu pewnie zostanę już do końca. Czyli nasze. Dobrze wydaliśmy nasze pieniądze. Mam nadzieję, że wszyscy to poczuliście. Jestem dumny z tych wszystkich ludzi, którzy zrobili ten film, naprawdę. I powiem wam, że stałem tam z boku i nie mogłem po prostu cały czas, nie wiem, banana i szczęka była zadowolona. Nie wiem jak państwo, ale to się nie skończy w ten sposób. Kaziu, było ok? To na końcu, żeby można było mówić przepraszam małżonkę, musieliśmy to dać. Tak już musi teraz być. Teraz powiedz o tym, czego nie było. Kochani, nie było tego, co będzie. To jest najważniejsze. Nie było tego, co już szykujemy. Grupa cheerleaderów i cheerleaderek oczekuje na to, by światło naszych komórek tam dotarło. Bo to niesamowity fenomen, że Mistrzostwo Europy zostało zdobyte przez łochowskich czy liderów i czy liderki. No, co to za miasto jest w ogóle? Za chwilę startujemy też do hokeistów halowych. I tych ludzi będzie więcej. Czeka też załoga, co odwiedza Paryż-Dakar. O mały włos, abyśmy ich nie nagrali, gdyby śnieg nie spadł tego dnia, kiedy tu jechaliśmy kręcić na stacji. Jak tam, Zuzia, jest okej? Okay? Super, naprawdę. To jest wielkie zwycięstwo, na przykład tutaj akceptacja Zuzi, nie mała rzecz. Chcę wam też powiedzieć, drodzy państwo, że dwie przedpremierowe tutaj te, jak to się mówi, projekcje, przepraszam, się odbyły i widzieli je ludzie z liceum. Kochani, oni przyjęli ten film dobrze. To niesamowite, że zamiast bekę na YouTube przyszli tutaj oglądać na ekranie kina Łochów film o ludziach z tego miasta i taki film, który no nie jest przez inwalidów umysłowych dla podobnych robiony, tylko po prostu no naprawdę coś wnosimy, prawda? No więc odbiliśmy się od dna, lecimy do przodu. To, co pan burmistrz tu pyta, czego nie ma, to ja odpowiadam to, co będzie. I mówię wam, będzie dobrze. Lecimy dalej i do przodu. Teraz chciałem zaprosić autorów następnego filmu. Jest to tam... Poczekaj. Może autory jeszcze tego obecnego, tak, przed ostatniego filmu byśmy poprosili. Dobrze, chodźcie kochani, chodźcie. Ja powiem państwu, ja przepraszam, że zabrałem ci ten mikrofon i ci oddaję. Jest Cezarem, już pracujemy nad
2,5 roku nad projektem Miasto w Komie. To jest ten projekt, czyli Łochów w Komie, on jest, cały czas się rozwija, cały czas trwa. Ciekawa sytuacja dość od Cezara w kontekście tego kina naszego, że będzie Łochowska kronika filmowa. O, właśnie, proszę o tym powiedzieć. Właśnie. Ja poproszę bohaterów naszego filmu dzisiejszy raz. Chodźmy, kochani, stańmy tu razem. Kaziu, Maciek, Zuza, pan Antoni, chodźcie tutaj wszyscy. Naprawdę jest się z czego cieszyć. Jest co manifestować. Maciek, wszystko dobrze? Oczywiście. Ty zrobiłeś ten film też, bracie. Przyciągnąłeś młodzież do, w ogóle do nas. Do kina Łochów, bardzo proszę. O, dziękuję. Może koń spotkam to. Jeśli chodzi o to, co tutaj pan dyrektor Domu Kultury, bez którego w ogóle nic by tu nie było, jeśli chodzi o moją postać. Cała zawoda. W Galerii Zachęta. Jest taka galeria, gdzie kiedyś zabito prezydenta. To jest takie miejsce, w której, kochani, kiedyś proklamowałem polską kronikę komórkową. I to było naprawdę duże wydarzenie. A teraz premiera łochowskiej kroniki komórkowej będzie się odbywać tutaj i przed filmami, które będziecie oglądać, hollywoodzkimi i nie tylko, zobaczycie właśnie was i właśnie wasze miasto w mikrodokumentalnych imprezjach. I to się będzie nazywało Łochowska Kronika Komórkowa. I nigdy nie będziecie wiedzieli, co zobaczycie tego dnia. My was zaskoczymy. Nie raz i nie dwa. To jest niesamowite. To jest jak rezerwat po prostu filmowy, który my tutaj zakładamy dla was, kochani, dla was właśnie. Jeszcze raz oklaski dla tych tutaj śmiałków, bohaterów, odważnych ludzi. Mega się cieszę. Dla wszystkich tych państwa, z Maćkiem miałem przyjemność przez parę lat pracować. Ciekawą mi sytuację powiedział też Cezar, a może Maciek tutaj nie rozwijał się artystycznie, ale tak powiedziałem mu, ale jak to miał? Przyszedł, miał studium, był w studium graficznym w Wyszkowie, to robił plakaty. Był na reżyserii dźwięku w Białymstoku i puszczał filmy. Wszystko, co robił, to robił artystycznie. I muzę. Tak. Dzięki wielkie, gratulacje wielkie. Odstąpię tutaj dla panów, oni tutaj też główne skrzypce grają, więc na pewno mają dużo do powiedzenia, ale tylko wspomnę, że właśnie jak tu zacząłem pracować w 2019 roku, to w międzyczasie zbierałem sobie pieniądze na jakieś tam właśnie swój kącik do tworzenia, więc też to jest zasługa mojego ojca Jeffy, który też tu pracuje, że po prostu dawał mi jedzenie, a ja mogłem sobie kupić sprzęt, więc dzięki wielkie Jeffa. Ja tutaj nakręcimy film. Chciałem wspomnieć, że dzięki wielkie, mam nadzieję, że się podobało i być może do usłyszenia i do zobaczenia. Dwa tygodnie do niego dzwoniłem, nie odbierał telefonu. Pojechaliśmy pod dom. Panie Antoni, jak pan się z tym wszystkim dzieje? Ja się czuję tak naprawdę zaskoczony tym filmem. No, film wypadł naprawdę fajnie i muszę powiedzieć, że w tym filmie zabrakło jednej mojej wypowiedzi, to cośmy rozmawiali. Jak byłem na pierwszej wystawie, co mnie wciągnęło, żeby jeździć na wystawy? Pierwszy raz pojechałem, bo namówił mnie kolega z Warszawy, międzynarodowy czempionat był w koni małopolskich w Białce, tam gdzie jest stadnina koni w Białce, oni się specjalizują w hodowli koni małopolskich i Arabów, no i tam wystawiali stadniny państwowe też, między innymi Janów, Prudnik i Bogusławice. I ja pierwszy raz pojechałem po prostu nieprzygotowany, konia złapałem z grudzi, nie? I zajęłem trzecie miejsce w Polsce, dwa konie ze stadniny Janów ze mną wygrały, jednym punktem, drugi 1,5 punktu, nie? No i tam był dyrektor stadniny, pan Trela, Marek Trela, on siedzi teraz w Emiratach Arabskich, bo on jest na emeryturze i tam po prostu taki księżny hoduje te konie. I do mnie podszedł i proszę pana, pański koń jest lepszy od moich. Jego dwa konie mówi, pański koń jest lepszy od moich. Ja mówię, w czym jest sęk, że mój trzecie miejsce? Proszę pana, pański koń był nieprzygotowany do wystawy. Mówię, bo
mówi, bo koń jest naprawdę pokrojowo lepszy. I pierwszy raz po prostu pojechałem nieprzygotowany na wystawę, ale już później takich gapi nie robiłem. Oni, tak jak powiedzieli chłopaki ze Stadnili, przyjechali do mnie i miałem taki duży bus, tam bar, wszystko, no i wiadomo, najlepszej informacji się uzyskuje, jak się polewa większe miarki, nie? I oni powiedzieli po prostu, proszę pana, myśmy 2 miesiące dzień w dzień konia przygotowywali. A ja co? Mówi, ja złapałem go z grudzi, za 5 godzin miałem piący. To jest pasja. Można mówić bez końca, robić bez końca i w ogóle zmęczenia nie odczuwać. Księżna z Emiratów, to wszystko jest mieszana, jest bajka El Woho, to wszystko trwa i kto może tak powiedzieć, mój koń jest lepszy niż twój. Ja się czuję z tym wszystkim. Nie byłaś pewna od początku, jak jest teraz? Już jest okej. Okay. Ja go wierzałam, widzę co jest, to jest dobrze, ale wczoraj pojęłam. Powiedziała mi, przed ludźmi to tak, ale przed szkołą nigdy. Jest dobrze. Kaziu, ja ci tak dziękuję, naprawdę, ja się tobą teraz chwalę przed innymi ludźmi na świecie, no. Że ja takiego człowieka znam. Jak się czujesz? No, miałem myśl przygotowaną i się zestresowałem. I to jest oklaskami nagradzane, chyba proszę państwa, najbardziej. Super macie miasto. Ja wam powiem, że chyba trzeba wystąpić do kandydatury o stolicę kulturalną Mazowsza, bo jak tyle kultury się tu robi i tutaj rozgrzeszenia następują i różne spowiedzi, to jesteśmy gotowi. Kochani, jeszcze dwa słowa. Przepraszam, proszę. I zaraz oddamy. To jest, ja zakładam, że jakby to jest ciekawa sytuacja, bo mamy 7 tysięcy tu w Szanem Łuchowie, 17 tysięcy w całej gminie, ale tych postaci jest masa. Wielkich. Tu Cezary wspominał o paru naszych tropach, a tak naprawdę jest wielce. Duża gama muzyków, która jest gdzieś w Warszawie, czy w kraju, czy nawet za granicą. Wielkie, legendarne osoby, które już nie żyją. Eugeniusz Rudnik, twórca polskiej muzyki elektronicznej, czyli w ogóle tak naprawdę cała elektronika, która jest, to jest podstawą, którą on wytworzył. Te studio, które wytworzył muzyki elektronicznej, to jest coś niebywałego, czyli pan Kobyliński, który był prekursorem naszego Hendlu, bo miasto jest młode, 50-paroletnie, teraz będzie 55 lat. Powiem państwu, czekamy, robimy i będziemy tu prezentować. I dziękuję wam bardzo za to, że zechcieliście być na tym programie naszym. Przekażemy te filmy, będziemy je też prezentować. Tak. Dziękuję bardzo, wielkie brawa. Ja powiem państwu, ja dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj mi wzięli Zuza. Grobeczkę zbiję. No, przez skrzyżowanie. Teraz oddam naszemu dyrektorowi. Ja. Udał ci się na błędy. Ja także korzystając z okazji też podziękuję całej załodze Domu Kultury za te 2 dni festiwalu i po kawałku ciężkiej pracy. Tak naprawdę to jest około 8 miesięcy pracy. Ja mówię, na napisaniu wniosku, pozyskiwaniu dotacji. Dziękuję też Uli za koordynację. Wielkie brawa. Filipowi. Całej załodze. Gaskowi też. A teraz mamy także drugie wydarzenie wieczoru, bo tu mieliśmy przed chwilą pierwsze. Już oddaję głos naszemu dyrektorowi.